Inaugurujemy STS Ekstratrasę w Częstochowie. Goszcząc w Rakowie Częstochowa, goszcząc wśród kibiców Stowarzyszenia Wieczny Raków. Dziękujemy za gościnę, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Wyruszyliśmy tę trasę w jednym konkretnym celu. Udało nam się przez pierwszy kwartał uzbierać materiałów za ponad 100 tysięcy złotych. Teraz trzeba je zainstalować, zamontować. Potrzebna jest ocena sytuacji, potrzebne jest przygotowanie zakresu remontów, ale również dalszy rozgłos, bo na tym ta akcja polega. Nazywam się Małgorzata Domańska, jestem dyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka numer 2 w Częstochowie. Placówkę prowadzimy wspólnie z mężem od 3 lat, ale placówka już istnieje dużo dłużej, bo od 2005 roku. Mamy obecnie w placówce 6 dzieci. Oczywiście te dzieci przez te wszystkie lata zmieniały się. Obecnie w naszej placówce są 2 rodzeństwa w wieku od 5 do 12 lat. Piętro, na którym mieszkają dzieci, mają właśnie tam swoje pokoje, jest miejscem takim dość zaciemnionym. I przez długi czas niestety nie udało nam się odświeżyć murów, ścian, pomieszczeń, w których dzieci mieszkają. No i nadarzyła się taka wspaniała okazja, że znaleźli się sponsorzy, którzy wybrali nasz dom, wytypowali nasz dom do tego, żeby nam pięknie właśnie te mieszkania odświeżyć, odnowić, żeby dzieciom żyło się w tych pokojach wesoło, dobrze, kolorowo. Bardzo jesteśmy wdzięczni za tą akcję, bo na pewno będzie to z dużym pożytkiem, z dużą korzyścią dla dzieci. Dzieci zresztą już też wspominały o tym, że troszkę szaro, buro. A teraz myślę, że po tej akcji będzie dużo weselej, dużo przyjemniej, bo przecież chyba o to chodzi, żeby właśnie dzieci czuły się w domu, w który został dla nich przeznaczony, dobrze. W imieniu wszystkich kibiców Rakowa jest mi bardzo miło powitać STS Ekstratrasę Kolorujemy w Częstochowie. Cieszymy się, że trasa ta zaczyna się od naszego miasta. Cieszymy się, że mogliśmy w tej akcji uczestniczyć, że możemy. Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu kibiców w całej Polsce, dzięki zaangażowaniu ludzi, którym zależy na dobru dzieci. Cieszymy się, że będzie wyremontowany Dom Dziecka w Częstochowie i kilka placówek w całej Polsce. Od momentu, kiedy zaczęliśmy walczyć o Raków Częstochowa, podstawową rzeczą była dobra współpraca z kibicami. Jak się okazało, Wieczny Raków Stowarzyszenie zaproponowało fajny układ, z którego się do dzisiaj, już 3., 4. rok praktycznie wywiązują świetnie. Od samego początku była chęć wspierania dzieci, pomagania dzieciom. Wprowadzaliśmy na mecze, wprowadzamy cały zabawy z dziećmi. Dzisiaj przyszła propozycja włączenia się w akcję Kolorujemy. Jest to fantastyczna akcja, bez zawahania od razu weszliśmy w tą akcję razem z naszymi kibicami. Myślę, że dzieci dzisiaj będą zadowolone, a przede wszystkim Dom Dziecka, który będzie wsparty i będzie odnowiony, pokolorowany. I to jest najważniejsze, także czym więcej takich akcji, my jako klub zawsze będziemy wspierać naszych kibiców i cieszymy się, że współpraca z kibicami już 4. rok bardzo dobrze się nam tu zawiązuje, a w przyszłości będzie jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze też układa nam się współpraca z kibicami, którzy tak się z nami zaopiekowali, zainteresowali, odwiedzają dzieci, zapraszają nas na różnego rodzaju imprezy. Także bardzo jesteśmy wdzięczni, dziękujemy za tę współpracę. Chciałam przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy są z nami, przede wszystkim firmom działającym w branży budowlanej, które wykazały się olbrzymim zainteresowaniem, wrażliwością społeczną i są z nami, pomagają, dostarczając materiałów, wysokiej jakości materiałów, które są niezmiernie potrzebne, aby wyremontować wszystkie placówki w naszej akcji. Serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że Wy też widzicie w tym cel i radość. Oby tak dalej. Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy, do wspólnego kolorowania i do zabawy w krainie Oto Dom. Oto Dom stworzył mobilny dom dla dzieci. Dziękuję.